konwergencję wolumenowe, wskaźnikowe i tak naprawdę czym jedna od drugiej się różni. Dużo mam pytań na temat dywergencji, potwierdzeń, co łączyć z Wyckoffem, co łączyć z wolumenem, jak dodatkowo sobie to potwierdzić. Dzisiaj takie jakby odpowiedź na te wszystkie najczęstsze pytania w kontekście wolumenu i Wyckoffa. Także za momencik zaczynamy. Standardowo proszę napisać, skąd nadajecie, skąd przybywacie, skąd jesteście. Ja dzisiaj z biura nadaję, już chyba ostatni siedzę, to tak późno, wszyscy poszli, a ja tutaj z wami chcę się spotkać i tę godzinkę miło razem spędzić. Z Łodzi, z Wrocławia, Kraków, Norwegia, Holandia, o wow, dużo osób, już ponad 300 na żywo. Za chwilę odpalę nasz kanał na YouTubie, też pewnie będzie z 500, także standardowo, jak to u nas, Kraków, Kielce, Jelenia Góra, Jawor, Częstochowa, jestem ciekawy, czy są z nami traderzy Częstochowi, Katowice, Gdynia, Myszków, Siedlce, Legionów, Szczecin, Legionowo chyba, tak, Gorzów, okej. Okay. Na YouTubie też wystartowaliśmy, to zaczynamy, słuchajcie, nie przedłużając, 5 minut zawsze dla spóźniarskich, no i startujemy. Startujemy z takim dosyć ważnym tematem dzisiaj, troszeczkę już takim bardziej zaawansowanym, ale też będę oczywiście dużo przykładów pokazywał i konkretne zależności, jeżeli chodzi o połączenie Wyckoffa, wolumenu i dywergencji wskaźnikowych i wolumenowych. Tak, one najczęściej występują bardzo, bardzo podobnie, w sensie dają podobny sygnał jednokierunkowy, bo to jest na tej zasadzie, że po prostu te elementy muszą się uzupełniać, żeby nie było tak zwanych sygnałów przeciwnych, tak? Że z dywergencji wskaźnikowej mamy sygnał na longa, a z wolumenu jest sygnał na spadki, prawda? Więc to jest oczywiście nie do przyjęcia. No to co, zaczynamy. Zaczynamy, moi drodzy, oczywiście standardowy disclaimer o ryzyku i proszę o tym pamiętać, że wszystko to, co pokazuję, no, o czym mówimy, czy na live'ach analitycznych, czy na webinarach edukacyjnych, jak tutaj we wtorek o 18, ma charakter tylko i wyłącznie edukacyjny, szkoleniowy, warsztatowy, to jest prezentowanie pewnego rodzaju narzędzi, technik, strategii, które tak naprawdę każdy powinien sobie sam przebadać i przede wszystkim porządnie się do tego biznesu przygotować. Jakie są statystyki? Pewnie każdy już to zna, więc nie będę tego powtarzał. Każdy jest, mam nadzieję, świadomy tego, że trading na giełdzie, na rynkach lewarowanych, na Forexie jest wysoce ryzykowny. Czy są z nami nowe osoby? Zawsze mnie to ciekawi, dlatego zawsze zadaję to pytanie na początku. Proszę o informację, możecie napisać plusika albo jedyneczkę dać, kto jest po raz pierwszy dzisiaj na naszym spotkaniu, na webinarze. Jeżeli mnie nie znacie albo nie kojarzycie marki Fibonacci Team, to dosłownie do zdania wprowadzenia, bo wypada coś o sobie powiedzieć. Co powinniście o mnie wiedzieć? To przede wszystkim to, że zajmuję się tym biznesem ponad 13 lat, tradingiem zawodowo od ponad 10, około 2-3 lat. Uczyłem się, można powiedzieć, poznawałem wszystkie aspekty tradingu, budowałem swój warsztat pracy, szkoliłem, jakby szlifowałem rzemiosło. No i tak naprawdę skupiłem się od samego początku na FIBO, potem miałem, wiadomo, taki okres szukania, badania różnych rzeczy, strategii, narzędzi, różnych podejść, natomiast już do FIBO wróciłem w 2010 i już mi tak zostało, dlatego mówię, że ten 11 rok, ponad 10 lat już zawodowo tylko i wyłącznie związany jestem z technikami FIBO, geometria, szeroko pojęty trading Fibonacciego, układy harmoniczne, no i od kilku dobrych lat wolumen, czyli Fibonacci, fale, wolumen. Stworzyłem pewnie znaną wam markę Fibonacci Team School, taka sama jest nazwa naszej strony, taka sama jest nazwa naszego kanału na YouTube, gdzie nadaję już od dobrych kilku lat codziennie o 12 na żywo, pokazując zagrania przed faktem, czy typowe takie live analityczne, gdzie też analizuję dla was, dla siebie te największe okazje na nadchodzące dni, powiedzmy tygodnie, czyli tak na bieżąco monitorujemy dużo rynków jednocześnie, waluty, indeksy, surowce, kryptowaluty oczywiście też. A dołożyliśmy do tego niedzielne odprawy traderów już od ponad 2 miesięcy, też się fajnie to przyjęło, także jak macie w niedzielę o godzinie 20 wolną godzinkę, czy też wolny wieczór, no to serdecznie zapraszam na nasz kanał albo na naszym pokoju webinarowym. Zawsze nadajemy i tutaj, i tutaj. Dużo mam pytań odnośnie tego, czy jestem w stanie nauczyć kogoś tradingu. Nawet dzisiaj takie pytanie się pojawiło, jakbym miał nauczyć kogoś, kto nie ma zielonego pojęcia, to ile by mi to zajęło? Pytanie jest ciekawe,
Nie, oczywiście nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć, bo to nie jest tak, że każdego, tak, na 100 adeptów czy delikwentów jestem w stanie nauczyć 100%. No, absolutnie nie. Musiałbym taką okazję, osobę poznać, zobaczyć, czy mam predyspozycję do tego. Natomiast jeżeli bym uznał, że tak, to w ciągu 2-3 miesięcy pierwsze efekty się pojawiają. Ja robiłem takie eksperymenty i mówię tylko i wyłącznie na bazie mojego doświadczenia i pracy z takimi osobami, więc no, najbardziej takie wyniki, którymi można się pochwalić, to jest kilka tygodni, tak? Że osoba od samego początku prowadzona przeze mnie po kilku tygodniach miała pierwsze efekty. Oczywiście są osoby, z którymi pracujemy kilka miesięcy, no bo wiadomo, każdy jest troszeczkę inny. Ale o tym jeszcze będę mówił, jeżeli tutaj widzę, czy można się skontaktować na priv, oczywiście, że tak. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to śmiało do mnie proszę pisać. Co musimy wiedzieć o zgrywaniu układów harmonicznych? Pierwsze pytanie do wszystkich, ważne pytanie. Czy są z nami osoby, które w ogóle nie znają tego pojęcia, nie wiedzą, jak wyglądają układy harmoniczne, formacje harmoniczne? To są układy bazujące na określonych mierzeniach FIBO. Wewnętrznych, zewnętrznych, dzisiaj się skupimy na tych wewnętrznych, czyli teoretycznie łatwiejszych. A no i pierwsze pytanie, czy są z nami osoby, które w ogóle nie mają doświadczenia z FIBO, z układami harmonicznymi, z geometrią rynkową, z wolumenem, a są ciekawe i chcą się tego nauczyć. Dajcie znać. Widzę, 2-3 osoby już napisały. Pewnie osób jest więcej, ale wiadomo, nie każdy chce się przyznać. Oczywiście to nie jest nic złego, tak? Bo tak jak mówię, jeżeli chcemy się tego nauczyć, jesteśmy zdeterminowani, to w ciągu kilku tygodni no, jesteśmy w stanie te pierwsze efekty gdzieś tam pewnie zobaczyć. Jakie poziomy należy dodać? O właśnie, są ważne pytania, które dzisiaj sobie odpowiemy. Moi drodzy, tak naprawdę najważniejsze dwa poziomy, czy też szerzej mówiąc troszeczkę układy harmoniczne wewnętrzne, które są obowiązkowe, jeżeli chodzi o ich znajomość i zastosowanie, zwłaszcza w day tradingu, no to są te dwa układy, tak? Tutaj pierwszy mamy po lewej, drugi mamy po prawej. To jest klasyka. Jeżeli chodzi o układy harmoniczne, wewnętrzne, czyli punkt D, to jest bardzo ważne, jest powyżej 100, zewnętrzne jest poniżej. Dzisiaj mówimy o tej pierwszej kategorii układach. Występują częściej, wszelkiego rodzaju nietoperze, tak jak tutaj Wojtek napisał z uśmiechem. No oczywiście układ Leonarda to jest ten pierwszy, układ Gartleya to jest ten po prawej stronie, ta dwójeczka. Tutaj widzimy, że one są podobne, to są dwa trójkąty, jedyna różnica to jest położenie punktu B. Zobaczcie, tutaj punkt B jest na 50, w Gartleyu oczywiście na 61,8, no punkt D jest stały na 7,86. FIBO zawsze mierzymy, pamiętajcie, od X do A, to jest początek mierzenia, no i tutaj ta siatka się automatycznie wylicza. Tyle tytułem wprowadzenia, bo to są oczywiście rzeczy podstawowe, je można doczytać, obejrzeć, robimy taki cykl Fibonacci w 5 minut, tam wszystko omawiamy w kilka minut, tak jak nazwa całego cyklu i podstawowe mierzenia i projekcje, i układy wewnętrzne, zewnętrzne, ekspansje i tak dalej. Dużo tego mamy zaplanowanego, więc tam można sobie zrobić takie fajne wprowadzenie szybkie do tematu, a tutaj lecimy z konkretami, moi drodzy. No właśnie, jak połączyć układy wewnętrzne, te dwa, które Wam pokazałem, czyli Leonarda, nietoperza, czy też Gartleya, w cyklu Wyckoffa. No i tutaj chciałbym, żeby to spotkanie było na zasadzie takiej bardziej rozmowy, dialogu, aniżeli mojego monologu, dlatego pytam Was, jak sądzicie, w której fazie? Mamy fazę A, fazę B, czyli 5 faz jest, faza C, faza D i faza E. Jak sądzicie, układy harmoniczne, bo to jest częste pytanie, jakie mi zadajecie, w której fazie w Wyckoffie warto obserwować i gdzie tak naprawdę warto to rozgrywać? Odpowiedź jest tak naprawdę jednoznaczna i bardzo no, logiczna. W mojej ocenie, przepraszam, jest logiczna i można się tego nauczyć na pamięć, jeżeli ktoś oczywiście chce, tak? Bardzo często fazy G, jaku nie ma, jest faza A, B, C, D, E. Czyli 5, najczęściej to jest faza trzecia, to jest tutaj ten dołek, jest punktem D. Co to znaczy? To znaczy, że minimum, czy też jakieś ekstrema, to jest bardzo często punkt X, lecimy zawsze do A. Punkt B to jest faza B, czyli faza druga. Bardzo często tutaj ten dołek, to sobie warto zapamiętać, to jest 61,8 mierzenia od X do A, tak? Natomiast pamiętajmy, że punkt B jest połową układu, no bo mamy falę X, A, B. Ja to może zaznaczę, naszkicuję kolorem żółtym, tak? To jest pierwsza część układu. Natomiast druga ta część najważniejsza, gdzie wchodzimy w pozycję i podejmujemy decyzję, to jest już faza, proszę zobaczyć, że ten układ harmoniczny, on tak jakby jest załamywany na dwóch fazach. Na fazie B, to jest ta pierwsza część układu, natomiast kończy się z punktem D, tym najważniejszym, na fazie C. Okay?
A kto rozpozna tego Wyckoffa? Wyckoff jest, jeżeli się nauczymy i te struktury połączymy z FIBO i z harmonią, to uwierz mi, nie jest to takie trudne, tak? Bo to też nie chodzi o to, żeby łapać wszystkie te fale, które tu widzimy, te mniejsze, większe. Nie, chodzi o to, żeby łapać pewnego rodzaju setupy, pewne schematy, pewne układy. Tych można się nauczyć. Ich jest tak naprawdę kilka, więc wiecie, to jest tak naprawdę dwa porządnie przerobione wieczory. W jeden tydzień jestem w stanie opanować i Wyckoffa na spadki, Wyckoffa na wzrosty, tak? Jeżeli oczywiście to zrozumiemy. No i mamy przygotowanie pod kątem FIBO narzędzi i troszeczkę znajomości układów harmonicznych. Dzisiaj zajmujemy się tylko układami wewnętrznymi w połączeniu z dywergencjami, które będą za chwilę. Czyli wiemy, że układ harmoniczny w kontekście Wyckoffa to jest najczęściej punkt D, czyli punkt D znajduje się w fazie C, prawda? W fazie trzeciej, tu jest faza, wiadomo, pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta. Te kolejne omówimy na następnych spotkaniach. A do tego momentu jasne jest wszystko, tak? Dajcie mi plusikiem, że jest to zrozumiałe, że nie jest tempo za szybkie, bo niekiedy wiecie, jak się wkręcę w temat, to po prostu lecę, a wiem, że jak są znowu początkujące osoby, to może być troszeczkę za szybko. Jest okej, okay, tak? Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. Lecimy z przykładami, czyli to, co uwielbiamy najbardziej, praca z wykresami, z platformą, ćwiczenie oka, zaznaczanie tego wszystkiego, pomiary i oczywiście łapanie kontekstu, nie? Dobra, no to tak, mamy tego Wyckoffa, czyli mamy punkt D, i teraz się pojawia cała zabawa w kontekście potwierdzenia i wejścia. No bo jak widzimy, tutaj mamy wejścia, to są te dwie strzałeczki niebieskie. Nie wiem, czy je widzicie. Dajcie mi znać tutaj na samym dołku. To są pozycje, które przeniosłem z platformy. Po prostu jest taka funkcja na MetaTraderze, jeżeli wykonacie pozycje, to je przenosicie na wykres i w ten sposób są te pozycje zaznaczane, tak? To jest widoczne tutaj. Myślę, że to, tę funkcję znać. To jest punkt D, oczywiście tej formacji harmonicznej. Natomiast dzisiaj nie o formacji, a dzisiaj o Wyckoffie, o rozgrywaniu i o potwierdzeniu, tak? Z wolumenem, bez wolumenu. Z wolumenem oczywiście jest to bardziej dokładne, ale jest to trudniejsze, tak? Ja przez wiele lat stosowałem te techniki i te formacje bez wolumenu i powiem wam, że skuteczność miałem troszeczkę słabszą, ale też miałem fajne wyniki, tak? Wolumen dodatkowo potwierdza. Daje nam, jak ja to mówię, zielone światło do wejścia w pozycji, pokazuje ukryty popyt, ukrytą podaż, sztuczne ruchy markowania ceny i tak dalej. Natomiast same dywergencje wskaźnikowe, jeżeli łączymy z Wyckoffem, z formacjami z FIBO, też mają sens. Proszę o tym pamiętać. Tu mamy taki pierwszy przykład, czyli widzimy te dołki, widzimy punkt D, czyli zakończenie formacji, to jest ten dołeczek, prawda? No i mamy tutaj pierwszy dołek i dołek numer dwa. Ewidentnie dwójeczka wybija jedynkę, nie? To wszyscy widzimy. Co się dzieje? Na tych popularnych wskaźnikach wbudowanych, typu MACD, CCI, RSI, stochastyczny i tak dalej, te dywergencje zazwyczaj się pojawiają na każdym, więc obojętnie jaki wskaźnik odpalicie, ja lubię ten histogram na MACD i pokazuje nam wyraźną dywergencję, prawda? Czyli MACD już idzie do góry, te wartości rosną, natomiast rynek nam spadł, tak? Dwójka wybiła dołek numer jeden. No dobrze, jak dodatkowo to potwierdzić? Jak sądzicie, czy jeżeli mamy dywergencję wskaźnikową, bo ta pierwsza jest typowo na wskaźniku MACD, to jest duża szansa na to, żeby była dywergencja wolumenowa, na wolumenie skumulowanym w tym samym miejscu, czy nie? Jak sądzicie, czy te dwa rodzaje dywergencji się uzupełniają, czy one mają sprzeczne sygnały? To jest bardzo częste pytanie. Łukasz, jaką dywergencję mam wykorzystywać, bo lubię wskaźniki, a nie do końca rozumiem wolumen. Jeżeli lubisz wskaźniki, rozumiesz, tak? Bierzesz pod uwagę dywergencję, to zostaw, tak? Te wskaźniki, ale pod kątem dywergencji i w połączeniu z FIBO. Natomiast jeżeli zaczynamy zabawę i czy przygodę z wolumenem, to spróbujmy sobie ten wolumen skumulowany dobrze poznać w kontekście dywergencji, tak? W takich sytuacjach. A i odpowiadając na pytanie, jeżeli damy jedno i drugie, żebyśmy mieli wolumen skumulowany niżej, a wskaźnik zostawimy, to ta dywergencja na jednym i na drugim jest widoczna. Za chwilkę Wam to oczywiście pokażę. To jest też taka odpowiedź na pytanie, czyli dywergencja może być wskaźnikowa, wolumenowa. Ja swego czasu stosowałem obie. Teraz, jak wiecie, pokazuję głównie wolumenową, no bo zgodnie z moim systemem, Fibonacci fale wolumen, no najbardziej czuję, tak, to te trzy filary niezbędne elementy w tradingu. Także może być jedna i druga, natomiast wolumenowa w mojej ocenie troszeczkę bardziej wiarygodna i dokładna. Czy są jakieś pytania odnośnie samej dywergencji? Bo w sumie nie zadałem tego pytania, to jest bardzo ważne. Jak powinna wyglądać dywergencja? Dywergencja, moi drodzy, powinna wyglądać w ten sposób, że wartości, no właśnie, są większe czy są mniejsze? Jeżeli chodzi o one, rosną czy one maleją? Jak sądzicie?
Tutaj mamy ten dołek, tutaj mamy, zobaczcie, one są, widzimy to czy nie? Prawda? Tu były duże wartości, tutaj one już przeciwnie do ruchu. Bardzo dobrze, że napisałeś. Tak, jeżeli mamy ten spadkowy i dołek poszedł, no to tutaj nie może pójść nowy dołek na histogramie, na MACD, tak samo na wolumenie, tylko wartości mają być przeciwne, wiecie, na zasadzie takiej kontry, że rynek niby spada, ale pokazuje się na przykład ukryty popyt, nie? Na dywergencji, czy na wolumenie skumulowanym, czyli zaczyna na zielono te słupki, nie dość, że się pojawiają, one przerastają bardzo często, a rynek jeszcze spada i nie wiadomo, o co chodzi. No chodzi o to, że ukryty popyt już zaczyna skupować, czyli ta pierwsza faza akumulacji się zaczyna pojawiać, prawda? A za chwilkę zobaczycie, jak to wygląda. Co takiego jeszcze widzimy w rejonie punktu D? To jest bardzo ważne pytanie do wszystkich. Jak sądzicie, jakie mamy tutaj jeszcze bardzo dobre techniczne potwierdzenie? Pytanie do Was. Co takiego tutaj można by cienie? Dolne cienie, bardzo dobrze. Padło pytanie, czy można zastosować klasyczną analizę techniczną? Tak, ale pamiętajcie, że w dalszej kolejności jako potwierdzenie. Zawsze na początku Fibonacci, potem teoria fale Liotta, czyli fale i potem wolumen. Fibonacci, fale, wolumen. Fibonacci, wiadomo, pomiary, układy harmoniczne, to co widzimy. Potem dodatkowe potwierdzenia, najpierw oczywiście Elliott, potem ewentualnie klasyczne AT, czyli formacja Wedge, formacja klina zniżkującego i sam moment wybicia, tak, na poziomach Fibo, tutaj stało, przypomina Fibo, już Wam pokażę ten układ, o tutaj, prawda, tu był Fibo, to jest punkt D, tutaj mamy moment wybicia, prawda, i tego typu połączenie klasycznej, a ten na poziomie Fibo ma sens. Jeżeli nie mamy geometrii i sama formacja jest zaznaczona, ona raczej skuteczność ma mało, więc proszę o tym pamiętać. Sam moment wybicia z takiego klina zniżkującego, czy też z formacji wedge, czyli te momenty wybicia mają być silne, to mają być duże świece, które po pierwsze swoim korpusem wybijają i zamykają się powyżej i po drugie, to jest bardzo ważne, nawet bym powiedział, że ważniejsze od tego pierwszego elementu, czyli utrzymanie ruchu, czyli nie może być sytuacji, że rynek wybija i wraca do wybitego układu. Co to znaczy? To znaczy, że pójdzie nowy dołek i długie pozycje, które mieliśmy, trzeba z nich zaraz uciekać, bo rynek nas cofnie. Ja to przebadałem, rozegrałem wiele razy, nabierałem się na to, więc proszę, nie popełniajcie tego mojego błędu, no bo to było słabe po prostu. Nie rozumiałem tego, no bo wiadomo, te zależności gdzieś tam u siebie na portfelu badałem, odczuwałem i nauczyłem się. Więc sam moment wybicia, po pierwsze dynamiczny, świeca się zamyka powyżej, po drugie ruch ma się utrzymać, czyli nie może być próby powrotu. Także to są dwie rzeczy do zapamiętania z dzisiaj, między innymi. Samo prowadzenie pozycji, no to standard, na pewno pewne elementy kojarzycie, typu układy ZZB, prawda, ewentualny motyw ostatniej szansy, czyli dobranie na tak zwanych schodach cenowych, to są wysokie interwały. Oczywiście układy harmoniczne raczej obserwuję i rozgrywam od H1 zwyż, H1, H4 bardzo często, są w sumie takie najczęstsze. No tutaj mamy zamknięte pozycje, pierwsza tak zwana zagranie na dniówkę, czyli mam bardzo często taki styl też otwierania pozycji, że pierwsze zagranie biorę mniejsze, ale pewne, żeby tę dniówkę szybko uzyskać. Natomiast drugie, jeżeli widzę, że jest potencjał, no to daje nam duży plus, a ten pierwszy, zobaczcie, jest taki mały plusik. Nie, oba zagrania są oczywiście na proficie. Bardzo lubię sobie dzielić pozycje na dwa, na trzy mniejsze trady. Na więcej nie rozbijam, bo można się pogubić i nie zawsze się zamknie ten, który się otworzyło z takim zamiarem, powiedzmy, długoterminowym czy średnioterminowym, ale jeżeli mamy dwie pozycje, no to wiemy, która jest do czego, z jakim oczekiwaniem. Także to jest tego typu mechanizm prowadzenia bardziej pozycji. Czy układy harmoniczne działają na M1, na M5? To jest kolejne pytanie, jakie wybrałem spośród wielu pytań odnośnie fibogeometrii czy układów i interwałów czasowych. No bo to, że ja pokazuję na H1, na H4, na D1, no wiem, że nie każdy patrzy na rynek tak szeroko. Niektórzy lubią M1, M5, M15 i pytacie mnie, czy jest sens, czy tam na M1, M5 jest, przepraszam, jedynie szum rynkowy i bez sensu jest kreślić FIBO. Słuchajcie, odpowiedź jest jedna. Ja skalpowałem ponad 2 lata, to były bardzo dobre wyniki, świetny okres, bardzo miło to wspominam. Oczywiście scalping jest męczący, może być męczący, jeżeli przesadzamy, tak? Ja przesadzałem po kilkanaście godzin przez 2 lata. Przy wykresach nie jest to oczywiście zdrowe, no ale coś kosztem czego. Wyniki były bardzo dobre, czy nawet rewelacyjne, jeżeli chodzi o jakąś procentową stopę zwrotu. Kiedyś tam opowiadałem o tym, więc pewnie kojarzycie. Natomiast
Jakie narzędzia? No oczywiście FIBO, tak? FIBO, geometria, układy harmoniczne. Czy odpowiadając jednoznacznie na to pytanie, czy jest sens kreślić FIBO na niskich interwałach i czy ta geometria, jak precyzja jest, ja bym powiedział, że jest większa, aniżeli na wyższych interwałach. Tylko pytanie, czy jesteś w stanie szybko reagować na dynamicznych rynkach na niskich interwałach, bo tam, pamiętajcie, dzieje się wszystko szybko. No i teraz jak wygląda ten łajko w kontekście dystrybucji? Tutaj był pierwszy proces, sobie zróbmy takie małe podsumowanie, powiedzmy tej pierwszej części. To jest jaki element łajkofa? Mowa oczywiście o akumulacji, tak? Akumulacja, czyli jak najłatwiej skojarzyć? Akumulacja na wzrosty, tak? Na długie pozycje, na longi. Natomiast jeżeli mówimy o dystrybucji, to co nam się kojarzy? Że będziemy jakie pozycje zajmowali. Jeżeli mówię, że jest jakaś okazja na dystrybucji czy redystrybucji, no oczywiście jest to zagranie na krótko, na short, oczywiście mowa o krótkich pozycjach. No mam dwa takie motywy, bardzo, bardzo je lubię. Też oczywiście faza C, dla mnie to są najlepsze trady na fazie C i fazie D Wyckoffa. Faza B jest chwilowa, są tak zwane zagrania na reakcję. Pewnie kojarzycie, o co chodzi, czyli pierwszy atak na poziom FIBO, łapiemy, bierzemy co swoje i uciekamy w nogi, nie? To są zagrania w miarę takie niezłe, natomiast wymagają troszeczkę doświadczenia, no bo niekiedy rynek się, to wszystko dzieje się na rynku tak szybko, że nie wiemy niekiedy jak zareagować, a tutaj jednak musimy bardzo być opanowani i dokładnie wiedzieć, czego się spodziewamy, na ile gramy, na jaki ruch, tak, w pipsach, ile chcemy wyjąć i decyzję podejmujemy szybko i zdecydowanie, tak? Czyli faza B dla wymagających, faza C i D dzieje się wolniej, po pierwsze. Trady są bardziej wyraźne w kontekście tego, że zobaczcie, ruch już jest jednostajny. Nie ma takiego szarpania, nie ma trendu bocznego, nie ma konsolidacji. Obejmujemy dany kierunek i go wypełniamy, tak? Dlatego faza C i D jest troszeczkę łatwiejsza. Czy występują układy harmoniczne inaczej? Czy występuje, czy jest sens badać proces dystrybucji na interwałach niskich typu M1, M5, M15. Pytanie do Was, jak sądzicie, czy Wyckoff występuje w takich mini cyklach, mini fazach na niskich, ultra niskich interwałach czasowych? No, bardzo ciekawy jestem Waszej odpowiedzi. Kto ogląda na YouTubie, pamiętajcie, łapka w górę, dajcie serduszko, przybijcie wirtualną piątkę i koniecznie nasze kanały sobie zasubskrybujcie. Odpowiadając na pytanie, tak, ja to robię, chociaż niektórzy się łapią za głowę, jak mówią, jak Łukasz Wyckoff, jak to proces powinien być na interwałach wysokich, D1, W1, a ty to robisz, jedziesz z tym M1, M5. A no ja mówię tak, ale ja pokazuję to na niskich interwałach w kontekście realizacji z etapu wyższego rzędu, tak? Czyli powiedzmy, rozgrywam M1, M5, M15 z kierunkiem co najmniej H4, D1. Prawda? Czyli jakby łączę tę fraktalność i troszeczkę teorię fale Liotta, gdzie są różnego rodzaju cykle, tak? Fale niższego rzędu, wyższego rzędu, w teorii fale Liotta bardzo dobrze jest to wytłumaczone. Ciężko jest niekiedy to ogarnąć, nie? Żeby tak sobie obiektywnie odpowiedzieć na pytanie, jaki kierunek w ogóle panuje, jaka tendencja, tak jak na przykład teraz na indeksach jest tylko i wyłącznie short, o czym mówię od 2 dni i co się dzieje, nie? Przed chwilą poszedł nowy dołek. Gdzieś tam widziałem godzinę temu chyba na S&P, a ja o tym mówię od 2 dni, tak? Zero długich pozycji, bo w tym momencie jest tendencja na spadki, nie? I mam nadzieję, że posłuchaliście i tam udało się co nieco wyjąć z tych spadków. Jak starczy czasu, to sobie przełączymy się i Wam pokażę, co tam było dzisiaj do zagrania na S&P. Są w miarę proste trady, zresztą wszystkie mówiłem też o 12 na live. Dobra, tyle tytułem wprowadzenia do procesu dystrybucji. To sobie zapamiętajcie, dystrybucja na S, na short, na spadki, akumulacja na long, na wzrost. Dobra, kolejna rzecz do zapamiętania. No i tutaj właśnie pojawiają się te pułapki, bardzo często łączone z Wyckoffem i z wolumenem. O co chodzi? Pierwsze pytanie do doświadczonych traderów. Czy widać tutaj układ harmoniczny? Na co było wejście? Chciałbym, żebyście mi konkretnie odpowiedzieli. Jeżeli to widzicie, to proszę napiszcie nazwę danej struktury, danego setupu, danej formacji. Wejście było oczywiście na krótko. Tutaj były krótkie pozycje zaznaczone strzałką czerwoną. Zobaczcie, wyjęliśmy bardzo fajny, dynamiczny ruch, taki typowy, można powiedzieć, skal, bo to jest M5. To oczywiście chodzi o układ harmoniczny. Na górze mamy X-a, mamy A i to jest początek mierzenia do A, czyli do zera. No i tutaj szereg potwierdzeń, mamy punkt B albo tutaj, punkt D oczywiście 8, 8, 6 i wejścia pamiętajmy zawsze na zakończeniu fali CD, czyli jak najbliżej punktu D. To jest najważniejsze do zapamiętania z układów harmonicznych.
między innymi wewnętrznych, które dzisiaj omawiamy. Punkt D, jak najbliżej poziomu FIBO i wejście tym samym też jak najbliżej punktu D. Wejście w pozycję krótką na podstawie właśnie czego? Bo to jest niski interwał czasowy, czyli jeżeli skalpujemy, tak, interwałem 1M5, najczęściej może M15, a to na co, moi drodzy, zwracamy uwagę? Bardzo ważna rzecz, bo jak myślicie, że zagranie było tylko i wyłącznie na podstawie tego mierzenia i układu harmonicznego, to tak nie było. Ja potrzebuję tak zwaną głębię, muszę zobaczyć tę dodatkową głębokość rynku, którą jestem w stanie zobaczyć za pomocą pewnego narzędzia, czy też modyfikacji, tak, narzędzia oceny otoczenia. I mam dwa takie sprawdzone potwierdzenia, które mi pokazują to, czy wybicie tego typu, tak jak tutaj, czy nadbicie poziomu FIBO ma sens, czy nie, czy to jest sztuczny ruch chwilowy, czy nie. Czy to jest tak zwane zagranie na kontrę. Na kontrę, czyli rynek idzie do góry, zasuwa maksymalnie na północ, a ja wchodzę w kontrę i gram na shorta, na krótko, na spadki, tak? Oczywiście działa to w dwie strony, czy tak jakbym tutaj rynek mocno spada, a ja tutaj gdzieś w punkcie A będę grał na kontrę i łapię, czy tak jak tutaj łapię longi, nie? I to jest to samo zagranie, w skalpingu używam tego od wielu, wielu lat, świetnie to działa, no, na zasadzie łapania spadającego noża, ale wiemy, gdzie ten nóż należy może nie złapać, a go podnieść, tak? Bo to też nie zawsze chodzi o to, żeby łapać na siłę dołki szczyty, co niektórzy myślą, że gra na FIBO na tym polega, absolutnie nie. Oczywiście chodzi o wolumen, tak? Proszę zobaczyć, czy tak duży wolumen na tak małej świecy coś nam oznacza. Jak sądzicie? Proszę zobaczyć. To jest ten słupek popytowy, na który się niektórzy dadzą nabrać. Mamy świecę spadającą gwiazdę na poziomie FIBO. Proszę zobaczyć. To jest ten poziom FIBO wcześniejszy, to jest ten poziom FIBO, na którym miałem wejścia. Tutaj były dwa czy trzy skalpy. Cały ten ruch praktycznie wyjęliśmy. No i teraz pytanie, do czego przydał mi się ten słupek zielony i dlaczego tutaj nie wchodziłem na krótko? No bo mogłem ładować shorta, ale pojawił się taki znak zapytania, lampka ostrzegawcza, że nie do końca ta krótka pozycja ma sens. Co mi takiego wolumen pokazał? No chciałbym, żebyście sami to spróbowali zinterpretować. Może się uda. Ja za chwilkę wam powiem, jak dokładnie to odczytywać. Słuchajcie, setup w tym momencie był cały czas popytowy. Cały czas popytowy. To znaczy, że jeżeli zobaczcie, wolumen był pierwszy tutaj, tak, na tych szczytach. Tu był duży popyt i to widać po słupku. Potem dochodzi do FIBO, ale popyt się utrzymuje. No i teraz pytanie bardzo ważne, czy jest sens wchodzić w krótką pozycję na odbicie od poziomu FIBO, jak mi wolumen tego nie pokazuje, a pokazuje dalszy popyt, czy jest sens upchać się tutaj na siłę, na krótkie pozycje, na spadki? No absolutnie nie, absolutnie nie. Dlatego jeżeli ktoś ślepo gra na poziomy FIBO, na odbicia, to mogą się potem pojawić takie dziwne, krzywe komentarze, o, FIBO nie działa, poziom miał być, nie zadziałał. No ale jeżeli nie łączymy tego z wolumenem, pamiętajcie, Fibonacci fale, wolumen, tylko i wyłącznie to połączenie ma sens, to nie rozumiemy kontekstu i otoczenia rynku, tak? Nie jesteśmy w stanie tego zinterpretować. Zwróćmy uwagę, co się pojawiło dalej. Wybijamy nowy szczyt, idziemy wyżej, troszeczkę wyżej, na 886 FIBO, na wolumenie, proszę zobaczyć, tu był ten słupek pierwszy duży, tu jest słupek drugi mniejszy. Co to oznacza? Czy widzimy tutaj rodzaj potwierdzenia, o którym mówiłem na początku, w pierwszej części spotkania? Jak się nazywa to potwierdzenie? Dywergencja, tak? Tu jest dywergencja na wolumenie realnym. Dywergencję bardzo lubimy na wolumenie jakim? Skumulowanym, tak? Czyli rynek zasuwa dalej na północ, tworzy, przypominam, ten układ, tak? Dobijamy do 886 i na tych szczytach, zobaczcie, na tych wierzchołkach, tworzy się dywergencja. Czy może być wskaźnikowa? Może być. Może być na wolumenie skumulowanym? Może być. Bardzo często są obie jednocześnie. No i tutaj to widzimy, tak? Czy każdy rozumie tę dywergencję na tym wolumenie realnym? Proszę o potwierdzenie, to jest bardzo ważne pytanie. Odpowiedź na wiele pytań, które zadajecie mi gdzieś tam w wiadomościach prywatnych czy w mailach. Rozumiemy czy nie rozumiemy, tak? Wolumen ten ostatni na wyższym szczycie ma być mniejszy jak ten na szczycie mniejszym. Oczywiście szczyty też nie mogą być przypadkowe, tak? Że sobie znajdziemy jakieś tam dwa szczyty, no i będziemy szukali dywergencji na siłę. Nie. Zawsze wierzchołki mają być jak najbardziej techniczne. Kiedy są techniczne? Jak są na poziomach FIBO? Jak są na układach harmonicznych? Jak są na geometriach FIBO, na przykład RF100, na przykład 1 to 1, aby równa się CD, czy tak jak tutaj na 7-8,
a wyżej mamy 8,86 FIBO. Czy te szczyty są techniczne? Tak, bo jeden jest na poziomie FIBO mniejszym, drugi na poziomie głębszym, wyższym. Okay? I mamy tę dywergencję, proszę zobaczyć, ten słupek pierwszy jest większy, ten słupek drugi jest mniejszy. Widać to na oko, prawda? Nie trzeba tego mierzyć, bo to po prostu widać. Okay? Stąd, proszę zobaczyć, pozycje krótkie. Mam nadzieję, że je widać. Tu była ta strzałka czerwona, tak? Cały ten ruch do ZZB, zobaczcie, wyjęliśmy, czyli do tego dołka, tutaj taka troszkę koślawa, ale była głowa z ramionami odwrócona, lewe ramię głowa, zobaczcie, prawe ramię, do tego tutaj cały ten ruch wyjąłem. To jest typowe zagranie skalpingowe, zobaczcie, wynik 250, a zamykałem 207, około 40, tam troszkę powyżej, 40 punktów na niemieckim DAX-ie. Czy to jest mało, dużo, to jest dobry wynik, jeżeli chodzi o dniówkę? Pytanie do Was. 40 punktów na DAX-ie. To jest bardzo, dla mnie to jest bardzo dobry wynik. To jest bardzo dobry wynik, tak? Wydaje się to szybki ruch, no bo to są dwie, trzy świece, nie? I to jest zagranie, zobaczcie, typowo scalpingowe, takie w moim stylu, że setup potrafi czekać na niego godzinami, nawet dwa dni, po to, żeby zgarnąć taką dniówkę, ale bardzo, bardzo pewno, czy w miarę pewno, tak? No bo muszę mieć połączenie wszystkiego. FIBO z falowością, z układem harmonicznym, z dywergencją na wolumenie, tak? Łączone oczywiście z wyckoffem. Albo faza akumulacji, która była na początku, albo dystrybucji, którą widzimy teraz. Okay? Rozumiemy to? Pamiętajmy, zawsze liczy się pierwsze uderzenie w poziom FIBO. To jest bardzo ważne, tak zwane uderzenie wolumenowe, uderzenie na wysokim wolumenie. I teraz pytanie do Was, jak sądzicie, o co chodzi? Chodzi o ten pierwszy szczyt, czyli o jedynkę, gdzie mamy uderzenie wolumenowe, do którego mamy się odnosić, jeden czy dwa? Bo od tego się zaczyna, wszystko się zaczyna od tego, co jest po lewej stronie, moi drodzy, czyli jedyneczka. Tu jest pierwsze uderzenie wolumenowe, tak? Ja widzę, co się dzieje na tym szczycie. Tak jak mówię, to jest poziom nieprzypadkowy, tam ma to wszystko się dziać jak najbliżej FIBO, geometrii i tak dalej, nie? Mamy uderzenie? Mamy. I teraz kolejne uderzenie, czy kolejne wypełnienie setupu pokazuje nam, na jakim wolumenie to jest wszystko, nie? Większym, wzrostowym, spadkowym, łączymy sobie to z wolumenem skumulowanym i widzimy tendencję. Robert napisał, że na tym wolumenie nie ma szczytu, ale Robercie, o co chodzi? Chodzi o to, że ten szczyt ma być na wolumenie, czy ma go nie być? Pytanie do wszystkich, ważne pytanie. Ma być większy, czy ma być mniejszy? Ma być szczyt na wolumenie na tym dużym? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Ma być mniejszy, tak? Na tym polega dywergencja. Potem robimy to spotkanie, żeby tę wiedzę troszkę uporządkować. OK? Rozumiemy to wszystko? Zobaczmy, co się dzieje na YouTubie. Pani Janusz napisała, wszystkie cykle występują na wszystkich interwałach. Oczywiście, że tak. M1, M5, H1, H4, jednak jest fraktalem. Ile lotów gram w pozycji? Obecnie gram zawsze, zazwyczaj, tak, nie ma czegoś takiego w tradingu jak zawsze, zazwyczaj jednym lotem i dokładam kolejne, pełne loty, tak, gram pełnymi lotami. Jeden lot na złocie, na DAX-ie, na eurodolarze, tak po prostu już na tych portfelach, no, tego typu pozycje ustawiam. Dobrze, czy są jakieś pytania do tego momentu, moi drodzy? Zresztą widzieliście wyniki wiele razy, także pewnie kojarzycie, no chyba, że początkujące nowe osoby pytają, no to oczywiście odpowiadam tak, jak jest. Czy będzie zapis? Tak, już na naszym kanale jest, na YouTubie proszę się, no proszę odświeżyć nasz kanał, to nagranie już jest zapisywane. Ok. Dobre pytanie, czy dywergencja na wolumenie skumulowanym i tym realnym może być jednocześnie, czyli i na tym wolumenie mamy tendencję spadkową, jak sądzicie? Może być, że to się uzupełnia? Oczywiście, że tak, odpowiadając na twoje pytanie. Jacek napisał, jeden lot to odważnie. Jacku, największe pozycje, jakie miałem na kilkanaście lotów, potem grałem też na 6, na 8, na 3, czasem mi się zdarza pozycja też większa. Czy to odważnie? Nie, to zależy, wiadomo, od depozytu, jaki masz, od budżetu, od portfela, natomiast bardziej chodzi o zaufanie do strategii, do tego, co robisz. Jeżeli masz dobrą narzędziówkę i opanowaną strategię, oczywiście troszeczkę z psychologii też wiesz, na co cię stać, tak, jak się zachowasz przy większych kwotach, to nie jest nic wielkiego. Znam traderów, którzy mają pozycję na kilkadziesiąt, kilkaset lotów, nie, no to jest dopiero wyzwanie, tak. Ostatnie trady na USDPL-nie, finalnie ile lotów? Kilkadziesiąt.
Tam było dużo, grube zagranie, no ale też trzymałem to miesiącami. Jakieś pół roku mi wyszły, nie? Te trady. No i dokładałem też. Także to jest jeden z w ogóle z lepszych wyników, jakie osiągnąłem w swojej karierze, jeśli tak to mogę powiedzieć, tradingowej, forexowej. No, na całe szczęście już to jest wszystko za mną, także teraz troszeczkę odpoczywam, bo też wiecie, to są stresujące momenty, żeby wytrzymać takie duże pozycje, no ale się udało, ale się udało. Na dużym lewarze. Tak, ja nie gram na małych lewarach ani na małych dźwigniach. Zawsze ta dźwignia mnie jest duża. Oczywiście pamiętajcie, duża dźwignia, fajne straty, fajne zyski, ale też duże straty. Tak? Straty nigdy nie są fajne. Przejęzyczenie oczywiście. Zawsze to jest broń obusieczna. Pamiętajmy o tym, nie? Że jak jest dobrze, to jest dobrze, ale jak zaczyna się rynek sypać, a my jesteśmy w złym kierunku, no to niestety duża dźwignia potęguje te nasze straty. Że pamiętajmy, najpierw trzeba się oswoić i zrozumieć mechanizm dźwigni finansowej. Aby się udało, trzeba mieć wiedzę. Wiedzę, Andrzeju, doświadczenie, opanowanie i zaufanie. Mało kto w ogóle o tym mówi. Mam takie wrażenie, że mało osób gdzieś tam w naszej branży ma zaufanie do technik, bo jak widzę osoby, które pokazują różne strategie, tak skaczą trochę tego, trochę tamtego, potem Ichimoku, potem świece, potem Renko i tak dalej. I się kręcą w kółko, to ja chyba jestem jedyny przez te wszystkie lata, gdzie nie zmieniłem, a tak naprawdę ulepszyłem narzędzie i moją strategię. I cały czas konsekwentnie pokazuję, że to jest jedyny słuszny, według mnie oczywiście, kierunek tradingu. I wyniki się bronią, tak? Idą za tym fakty, liczby. Pokazywałem wiele razy na live, teraz po świętach od nowego roku ruszy Fibo TV, czy taka pierwsza w Polsce telewizja dla traderów. Też będziemy robili challenge na żywo, oczywiście live trading. Jakieś tam moje takie, będę szklany sufit chciał przebić na żywo, pokazując oczywiście konta realne. No zobaczymy, ale jakby idziemy po prostu dalej w tym kierunku, udowadniając, że to ma sens. Fajnie Patryk napisał, poznałem kilkanaście dróg w tradingu, ale poznałem Fibo i wiem, że to jest to, co do mnie przemawia i tego się trzymam. No dokładnie Patryku, to jest, widzisz, taki wniosek, ale ileś musiałeś czasu, miesięcy, może lat poświęcić na to, żeby do takiego wniosku dojść, prawda? Na jakim interwale szukam wejścia? Właśnie, jak macie pytania, śmiało, śmiało pytajcie, na jakim interwale. Obecnie jest to bardzo częstym 5-15. Tak jak mówiłem, już te czasy z takiego ostrego scalpingu agresywnego mam za sobą. Chociaż czasem sobie jeden dzień wygospodaruję w tygodniu, żeby tak posiedzieć chociaż kilka godzin, tak poskalpować im 1M5, bo wiadomo. Jednak czuję ten rynek, znam się na tym i czemu nie, ale nie robię tego już całymi tygodniami. Także M1, M5 do precyzji wejścia jak najbardziej, tak. No widzisz, w sumie 2 lata. Czy się wypaliłem? Nie, nie wypaliłem się, Jacku. Jakbym się wypalił, to bym nie robił tego webinara, po pierwsze. Tutaj ktoś wysyła linki, ale dobrze, do naszego webinara to można wysłać, bo myślałem, że ktoś spamuje na czacie. Ale to jest nasz webinar, więc spoko. No musiałem sprawdzić, oczywiście. Odpowiadając na pytanie, czy się można wypalić w tradingu, myślę, że tak, chociaż przychodzą takie okresy zmęczenia, wiadomo, jak to wszystkim, bo to w każdej branży, tak, wypalenie zawodowe. No to trzeba robić sobie przerwę. Ja mam taki sprawdzony sposób na to, że sobie robię przerwę zawsze miesięczną w wakacje, albo lipiec, albo sierpień, albo pół lipca, pół sierpnia, żeby troszeczkę popodróżować gdzieś tam, wiadomo, odpocząć od wykresów, czyli nie bierzemy laptopa na wakacje ze sobą i staramy się ograniczyć wykresy. I powiem Wam szczerze, że u mnie to świetnie działa. Potem przyjeżdżam i cały od września do świąt, czyli prawie 4 miesiące, mam taki power, że bez względu na to, czy bym był rok wcześniej, 2 czy 10 lat na rynku, zawsze ta radość z tego, że tym się zajmuję, jest tak samo duża. Więc odpowiadając na pytanie, czy się wypaliłem, absolutnie nie, bym powiedział, że cały czas czerpię z tego radość i nie zamieniłbym tego zawodu i tej roboty na żadną inną. To moja pasja, Tomek napisał, zdecydowanie tak. No, 13 lat, moi drodzy, w biznesie, jednak to o czymś mówi. Czy trzymam pozycję zyskowną twardo do FIBO, czy zamykasz wcześniej? Dobre pytanie. Czasem zamykam wcześniej z racji tego, że mam dwie pozycje. Mogę sobie manewrować jedną, drugą. Jeżeli mi się nie podoba, to zamykam oczywiście obie. Jeżeli widzę potencjał, to zamykam. Proszę zwrócić uwagę na to, co było tutaj na pierwszym przykładzie. To jest odpowiedź na Twoje pytanie. Czyli pierwsza pozycja, mniejszy plusik, tak? Zamykam, robię dniówkę. A druga, jeżeli rynek idzie w moim kierunku, to oczywiście staram się wytrzymać dłużej. Wiadomo, nie zawsze to wychodzi, ale często mam tego typu
tego typu trady. Na jakim interwale analiza rynku? Mówiłem już H1, H4 bardzo często. W sumie to, co pokazuję Wam na live'ie o 12 codziennie, a dodatkowo wejścia na niższych. Czy można zobaczyć gdzieś pozycję zamkniętą na kilkadziesiąt lotów na USDPL? U mnie, tak? No można, ale ja ją widzę, ale nie wiem, czy mam się nią dzielić publicznie. Dlaczego miałbym ją pokazywać? Jeżeli ktoś był na live'ach przez ostatnie pół roku, to doskonale wie, że te pozycje miałem. O nich mówiłem, pokazywałem, jak je będę prowadził. I tyle. Ktoś zapytał o wielkości, to odpowiedziałem. Czy jeszcze muszę ją pokazać publicznie? No myślę, że nie mam takiego obowiązku, chyba że ktoś bardzo chce zobaczyć. Dobrze, no to co? Jakieś pytania kolejne, moi drodzy, jak są? To śmiało. Live tradingi na dużych pozycjach pokazywałem między innymi rok temu, jak USDPL-a też rozgrywałem. Zobaczcie sobie na moim kanale, wszystko jest. Macie coś takiego, jak się nazywa, już Wam pokażę, paczka edukacyjna Forex. Proszę zobaczyć. Tutaj mam nadzieję, że kojarzycie z kawą materiału i masa pracy przez ostatnie 10 lat, jaką wykonałem, spisując to wszystko w e-bookach, strategiach, PDF-ach, w wideo, audio, materiały, wideo, co tam potrzebujecie. Tutaj wszystko jest, moi drodzy, dostępne. Są live tradingi, zobaczcie, ile tego jest, bo są materiały podzielone na takie cykle tematyczne dla początkujących, średnio zaawansowanych, zaawansowanych, gotowe strategie i tak dalej. Tutaj macie live tradingi w tej sekcji. No i tutaj sobie można zobaczyć te takie większe moje pozycje, które pokazywałem publicznie, nie? Odpowiadając jeszcze na pytania Andrzeja, to tutaj wszystko zobaczysz. Paczka edukacyjna Forex. A czy USDPL zacznie dystrybucję? Zacznie, Jacku. Ja to będę omawiał i myślę, że będę też rozgrywał, może na początku następnego roku. Zobaczymy, może już w ramach FiboTV, jak rynek pozwoli, bo są pewne poziomy. Ja już mam pewne pozycje, znaczy nie pozycje, nie, ale pomysły, scenariusze na rozegranie tej dystrybucji na dolarze, ale to jeszcze troszeczkę, jeszcze chwilę. Dobrze, kontroluję pytania, jeżeli są. Duża dźwignia, fajne straty. Ja tak powiedziałem. No tak, bo się przejęzyczyłem, a widzę, złapaliście mnie tutaj za słowo. No tak, no ale powiedziałem prawdę, że to bardzo często tak wygląda u początkujących, niestety, traderów czy amatorów, że wchodzą na duże dźwignie, dużym lewarze, małym kapitałem, myślą, że będzie fajnie. No nie, no nie jest fajnie. Tak. To oczywiście było przejęzyczenie. Z jakiego punktu szukam wejścia? Pokazuję wiele razy takie setupy właśnie oparte na przykład na dywergencjach wolumenowych. Łączę Wyckoffa, dodaję precyzję Fibo, łączę to z układami harmonicznymi. Słuchajcie, setupów, których mam sprawdzonych tak naprawdę jest kilkanaście. Jeżeli chcielibyście się tego nauczyć, będziemy startowali z początkiem roku. Teraz trwają w ogóle takie rozmowy rekrutacyjne, bo też zbieramy poważne osoby do Instytutu Tradingu. Pytanie do Was, czy kojarzycie w ogóle ten temat? To jest taki nowy projekt, który robimy troszeczkę w stylu zachodnim, czyli mamy wiedzę, materiały i doświadczenie, no przede wszystkim od strony Kariny, jak wygląda nauka profesjonalnych traderów na zachodzie. Karina była ostatnio w Dubaju, miała kontakt z menadżerami z hedge fundu, dużych instytucji w ogóle finansowych, banków i po prostu wie, jak ten model nauki na zachodzie takiego profesjonalnego tradera wygląda. Chcemy przełożyć te standardy tutaj na język polski, na warunki polskie. Można się oczywiście zapisywać. No nie sądziłem, że tak długo w ogóle sam okres rekrutacji będzie trwał, bo z każdym, wiecie, trzeba porozmawiać, wybadać, jakie są potrzeby, czy ktoś się nadaje, czy ktoś jest jedynie ciekawy, ale nie chce uczestniczyć, wiecie. Nikogo nie zmuszamy ani nie zachęcamy, bo to jest bardzo ważne, że szukamy osób zdecydowanych, poważnych i tak naprawdę chcących się nauczyć porządnie tego biznesu, bo to jest gałąź biznesu, tak jak każda inna, tak? No może troszeczkę trudniejsza, bo tutaj chodzi cały czas, chociaż w każdym biznesie chodzi o pieniądze, tutaj tymi pieniędzmi się operuje, no ale wiadomo, każdy gdzieś tam inaczej to znosi. Będzie kilka takich części. Pierwsza teoretyczna, czyli wprowadzenie tylko i wyłącznie konkretnych setupów. Potem już zaczyna się cała zabawa, praktyka na żywym rynku, live'y,
i konkretne ćwiczenia, czyli prace domowe, też na symulatorze, pokazywanie trade management, money management, ocena zagrań w różnej skali, gotowe trading plany od nas otrzymacie, czyli po prostu takie checklisty, że robicie 1, 2, 3, 4, 5 punktów w tej kolejności, w której my Wam to narzucamy, tak? I w ten sposób ćwiczymy. Oczywiście ten model nauki jest bardzo rozbudowany. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do nas, zapiszcie się proszę na tym tutaj, na tej stronie, dajcie znać link do rzeczy, to jest formularz do zapisu, ale tylko i wyłącznie będziemy się na razie kontaktowali, bo tak jak mówię, no, chcemy znaleźć i wybrać takich no, traderów póki co najbardziej zaawansowanych, ale też szukamy osób średnio zaawansowanych. Jeżeli ktoś już jest zdecydowany i wie, że chce naprawdę się porządnie nauczyć tego biznesu pod naszym okiem i poświęcić te kilka miesięcy, bo pierwsza edycja będzie trwała co najmniej kilka miesięcy, tyle czasu potrzebujemy, żeby przekazać, przećwiczyć to wszystko i tę wiedzę gruntownie opanować, no to zostawcie na miarę proszę na siebie, dobra? Dobra. Czy są jakieś pytania, moi drodzy? Jeżeli są, to śmiało, jeżeli nie ma, to pomału kończymy. Doszedł opis Instytut Tradingu, dajcie znać. Mam nadzieję, że tak, tutaj sobie można poczytać o tym wszystkim. Doszedł, dobra, tutaj macie formularz, proszę się zapisać, tylko szukamy osób zdecydowanych. Także jak ktoś chce dołączyć, to śmiało. Tyle na dzisiaj, moi drodzy. Mam nadzieję, że Wam się spotkanie podobało. Dajcie znać, czy tego typu już zaawansowane troszeczkę bardziej rzeczy, oparte właśnie na Wyckoffie, na wolumenie, na Fibo i na geometrii, czy to już jest ten kierunek, który mamy podążać w przyszłym roku, czyli rzeczy podstawowe i te wprowadzające były, one są nagrane i na naszym kanale można spokojnie sobie je odtworzyć. Natomiast wchodzimy już coraz to na wyższy stopień zaawansowania. Dobra? Także pamiętajcie, że od nowego roku rusza i telewizja, i instytut, rzeczy takie typowo tradingowe na wysokim poziomie. Dobrze, zostawcie nam, jak macie jakiekolwiek pytania, teraz nie jest czas i miejsce, żeby odpowiadać na to wszystko. Proszę zostawić na miarę na siebie w tym formularzu. Będziemy się kontaktowali. Szukamy tylko i wyłącznie osób poważnych, zdecydowanych, chcących się nauczyć tego biznesu, tak? No bo moim głównym celem jest nauczenie tradingu, krok po kroku, prowadzenie za rękę, no i oczywiście osobisty kontakt kilkumiesięczny. Miłego wieczoru Wam życzę. Dziękuję za przybycie. Znowu ponad 500 osób na żywo. Bardzo dziękuję za poświęcenie tej godzinki we wtorek. Tradycyjnie już od wielu, wielu lat robimy te spotkania, od ponad 10. Także bardzo się cieszę, że jesteście tutaj razem z nami. Jesteśmy oczywiście w kontakcie, to się słyszymy na live o 12, codziennie od poniedziałku do piątku na YouTubie. No i zapisy na Instytut trwają. Także jeżeli ktoś chce ze mną pogadać lub skajną na ten temat, wiecie, jak nas znaleźć. Miłego wieczoru, powodzenia na rynku i do usłyszenia, do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, cześć.